Witamy wszystkich bardzo serdecznie na naukowo.pl. Dzisiaj spotkanie ze specjalistą, którego jeszcze u nas nie było, a dokładnie ze specjalistką, panią doktor psychologii Faustyną Muni, która jest psychologiem klinicznym, autorką licznych badań i publikacji dotyczących dwujęzyczności i dwukulturowości. U nas będzie właśnie o tych zagadnieniach mówić, czyli witam panią, pani Faustyno, bardzo serdecznie. Witam wszystkich, którzy nas słuchają. Dzień dobry. Witam serdecznie. I to czyli było takie zawieszone, ponieważ czyli nie będziemy mieli takiego wstępnej, bardzo szerokiej, która pewnie by się przydała, opowieści, czym zajmuje się psychologia i czym się różni od socjologii i różnych innych bardzo poważnych nauk. Ale ponieważ mieliśmy już spotkanie z socjologiem, który powiedział, że bywa nazywany psychologiem, mieliśmy już spotkanie z politologiem, to być może teraz jakoś nam się uda porozmawiać o dwujęzyczności i dwukulturowości, w ogóle wielojęzyczności, wielokulturowości. Dlaczego tylko dwu, pani Faustyno? Możemy o wielu? To się zdarza, prawda, że osoby są wielojęzyczne. Pani wykłada na uczelniach wyższych, jest ekspertem Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Mieszka i pracuje pani we Francji, we francuskim systemie ochrony zdrowia, systemie edukacji, czyli mniej więcej tak jak ja, funkcjonujemy w podobnym milieu, że się tak wyrażę. Pani ma 4 dwujęzycznych chłopców polsko-francuskich i ja mam tylko jednego, więc moje doświadczenie jest... To jest wspólny mianownik, nieprawdaż? Tak, no mamy, tak, wspólnych mianowników jest kilka. Ja chciałam zacząć tą rozmowę od jajka, jak to u nas bywa na naukowo. Na czym polega dwu- czy wielojęzyczność? I dlaczego w ogóle to jest zagadnienie dla psychologii i dla neuronauk? To znaczy, nie możemy tak sobie przejść obok tego i powiedzieć, no, nic się nie stało, o co kaman, nie? Tak, na czym polega dwujęzyczność? No to pewnie zadając to pytanie, pani już wiedziała, że to jest pytanie, które jest pytaniem rzeką i odpowiedź będzie pewnie trochę długa. Ja spróbuję tutaj może tak syntetycznie państwu przekazać kilka takich najważniejszych informacji, jeżeli chodzi w ogóle o dwujęzyczność, dlaczego tym się zajmujemy, to podobnie jak z rozwojem językowym, prawda? Psychologów czy innych specjalistów interesuje ten temat, w jaki sposób nabywamy język, w jaki sposób się go uczymy, w jaki sposób czasem mamy z nim trudności. I z dwujęzycznością oczywiście to pytanie także się pojawia, ale dla mnie jako psychologa i tej psychologia, jeżeli mogłabym zdefiniować, to jest nauka, która zajmuje się funkcjonowaniem osoby, człowieka, prawda? I jako psychologa i psychologa klinicznego, który zajmuje się w dużej mierze też osobą w relacji z innymi osobami, interesuje dwujęzyczność ze względu na cały aspekt rozwoju oczywiście językowego, ale też rozwoju osoby i rozwoju relacji i dwukulturowości. Dlatego trudno jest mi oddzielić całkowicie dwujęzyczność od dwukulturowości. Dla mnie dwujęzyczność też polega na życiu w dwóch kulturach, w dwóch rzeczywistościach, w dwóch kodach, albo oczywiście w wielu kulturach, w wielu rzeczywistościach, w wielu kodach kulturowych. I czy to jest częste zjawisko? No częstsze niż nam się wydaje. Jeden z mitów chyba, bo dzisiaj tak jakoś myślę, że może sobie opowiemy też o kilku mitach dotyczących dwujęzyczności. Jeden z mitów dotyczy tego, że często myślimy, że osoby dwujęzyczne są rzadkie na świecie. Natomiast wielkim zdziwieniem dla wielu osób jest to, że osoby dwujęzyczne i wielojęzyczne są większością na kuli ziemskiej. A czy to nie wynika trochę z historii kuli ziemskiej, gdzie były na przykład państwa kolonialne? No to trochę się nie da funkcjonować, jakby za krótki czas minął od ery kolonializmu, żeby funkcjonować w świecie, w którym
te języki kolonialne dominujące nie są językami urzędowymi, no bo na przykład, nie wiem, Afrykę pokrojono od linijki, przecież to nie ma żadnego związku z tym, jakie gdzie żyją plemiona. Czasami wioskę na pół ta granica przeorała, tak? I jednak jeden kraj był kolonią niemiecką, a drugi francuską, i co teraz? Tak, oczywiście. I są nawet kraje, prawda, gdzie tych języków czy narzeczy nie jest 5, 6, ale jest na przykład ponad 800, jak w Polinezji, prawda? Także dla nas, którzy pochodzimy jednak, mówię dla nas Polaków, bo się zwracamy prawdopodobnie tutaj do Do Polaków Polaków. żyjących w Polsce czy za granicą, którzy pochodzimy jednak teraz no, z kraju, w którym język polski był naprawdę językiem dominującym przez wiele lat, mimo że wiemy, prawda, że na przykład w XVII czy XVIII wieku nie było tak, ale gdzieś w tym ostatnim czasie jesteśmy bardzo też tacy przywiązani do naszego języka tożsamościowo. Ze względu na zabory, ze względu na to, że to był Czyli nasz taki bo element, którego przetrwaliśmy w używaliśmy. języku, bo Tak, właśnie on ma tą kulturotwórczą zdolność, to znaczy, że jesteśmy dowodem na to, że Sun Tzu nie miał racji i jak się pokona państwo, to ono się może odrodzić właśnie w oparciu o coś. I w naszym wypadku był to absolutnie język. tak, Nic innego język tych był ludzi nie bardzo ważnym. łączyło. Tak, był bardzo ważnym elementem tożsamościowym, ale jest nadal, ponieważ ja troszeczkę jeżdżę po świecie, obracam się w różnych kulturach i Polska jest jednym z nielicznych krajów, które tak wspierają naukę języka polskiego poza granicami. Jest system szkół społecznych czy państwowych bardzo dobrze rozwinięty, system nawet wspierania nauczycieli, prawda? Nie wszystkie diaspory tak mają, że powiem tak troszeczkę kolokwialnie, prawda? Tak, ale System. z drugiej strony nie wspieramy aż tak mocno. Nie istnieje Instytut Mickiewicza, który tak jak Instytut Goethego uczyłby polskiego na całym świecie. Tak? Czyli pewne rzeczy wspieramy. Wspieramy dzieci. Wspieramy dzieci i młodzież, żeby, nazwijmy to poetycko, trwały w języku ojców i matek. Na ogół matek. Bardziej matek niż ojców. Wspieramy tych, Natomiast. którzy mają korzenie, prawda? Natomiast jakby no, z tą ekspansją języka polskiego jest troszeczkę inaczej, bo Instytut Goethego to uczy, prawda, języka niemieckiego, ale też głównie osoby, które nie umieją albo które chcą pogłębiać, ale są na przykład cudzoziemcami. Natomiast faktycznie jesteśmy w tym wspieraniu tych, którzy mają korzenie polskie tutaj dość mocni. I tutaj właśnie język matki, język ojca, tutaj pojawiają się jeszcze, prawda, inne kwestie, do których może wrócimy, bo no właśnie, u nas ten język nazywa się językiem ojczystym, a w większości sytuacji jest to, prawda, język Nośnikiem jego jest matczyny. matka. Tak. Nośnikiem tego języka dla dzieci jest matka, i myślę, że istnieją być może jakieś statystyki, które pokazują, a jak wiele takich dzieci jest, które są objęte tą edukacją, i jak wiele z nich de facto, jaki to jest procent wszystkich, nazwijmy to, polskich dzieci, czyli dzieci, które mają no, chociażby jednego rodzica Polaka, mają PESEL ewentualnie, no bo to jest najłatwiej sprawdzić, prawda? Czyli są zarejestrowane w systemie, funkcjonują jako polscy obywatele de facto, tak? Bo wiadomo, że ta definicja jest definicją właśnie posiadania, no, matki Polki, przepraszam za wyrażenie, tak? Matki Czyli. albo ojca, Albo jedna, ojca, tak, czyli rodzica Polaka, i to z automatu, czyli u nas jest obywatelstwo krwi, a nie obywatelstwo ziemi. Tak, zgadza I się. to rodzi pewną konkretną dla języka również i dla sytuacji dwujęzyczności sytuację. Dobrze, czyli mamy tak. Zagadnienie jest interesujące dla psychologa, no bo to jest uczony, który zajmuje się człowiekiem i jego funkcjonowaniem w rzeczywistości, a człowiek jako jedyne zwierzę funkcjonuje w rzeczywistości posługując się językiem. Są różne systemy komunikacji w świecie organizmów żywych, nawet bliskich człowiekowi ssaków, nawet bliskich człowiekowi ssaków naczelnych, żadne z tych systemów komunikacji nie jest nawet porównywalne, nie stoi na jednej półce z językiem.
Tak? Więc No, dokładnie, pies można może mieć. machać ogonem, informując nas, że jest szczęśliwy, ale no nie powie nam tego dokładnie, tak? Dokładnie, językiem mówionym, językiem pisanym. To jest druga, prawda, bardzo ważna rzecz i to w dwujęzyczności także jest bardzo ważne. Żeby właśnie osiągnąć taką dwujęzyczność pełną, to bardzo jest ważne, żeby znać i rozumieć nie tylko język mówiony, ale także posługiwać się językiem pisanym, czyli umieć czytać i mówić, i wtedy właśnie pojawiają się korzyści związane z dwujęzycznością. Ale Aby zanim do było. nich przejdziemy, to czy istnieją jakieś statystyki, które by pani znała, które mówią, jak to jest? Dobrze, więc powiem troszeczkę o statystykach. Nie znam wszystkich statystyk, natomiast, a później jeszcze wrócimy do tej może definicji, prawda, żeby to sobie zdefiniować dwujęzyczność. Więc jeżeli chodzi o statystyki, to nie jest taka łatwa sprawa. Wiemy na przykład, że większość, prawda, czy mniejszość na przykład na całym świecie, myślimy pomiędzy połową a 2/3 ludzkości, prawda, posługuje się więcej niż jednym językiem. A jeżeli chodzi o Polskę, no to ta sprawa troszeczkę się komplikuje pod dwoma względami. Nie wiem naprawdę ile, po pierwsze, ile osób tak naprawdę polskiego pochodzenia dokładnie znajduje się za granicami naszego kraju, ale mówi się tak ogólnie, że około 20 milionów Czyli mamy Polaków. polska diaspora, daje się oszacować na no, dobrą połowę populacji, Tej, której przebywa która w żyje w kraju, kraju, prawda? Czy tak. mamy 2/3 w Polsce, powiedzmy, Tak, tak a ogólnie, jedna trzecia za granicą. za granicą, dlatego zresztą w ogóle są też różne akcje, które zostały podjęte. Jedna z takich nazywa się Akcja Polonijna, jest nas 60 milionów, która właśnie jakby odnosi, w której się odnosimy do tej liczby 20 milionów, które przebywają poza granicami naszego kraju. Natomiast te 20 milionów osób to nie są osoby tylko pierwszego pokolenia, prawda, które wyjechały, tylko też prawdopodobnie pokolenia kolejne. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o te wyjazdy, jakby takie stosunkowo niedawne, i też szczególnie liczbę dzieci, prawda, polskiego pochodzenia, bo to nas interesuje też dwujęzyczności, urodzonych na przykład za granicą. To nie mamy dokładnie takich informacji z różnych powodów. Mówiłyśmy tutaj o PESEL-u, ale też nie jest za każdym razem tak, że dziecko, które rodzi się, prawda, z mamy Polki, taty Polaka, czy dwóch Polaków, bo takich sytuacji też jest dużo, na przykład na wyspach, że na przykład automatycznie rodzice wnoszą obywatelstwo polskie. Dlatego no, Główny Urząd Statystyczny prawdopodobnie nie ma dokładnych takich informacji. Różne informacje są podawane, że od 2004 roku wyjechało 3 miliony osób, prawda? Część z nich wróciła, podobno nie wiadomo dokładnie ile, ale także to jest taka sprawa dość może Dość nie płynna. Ciężko to ocenić, więc właściwie faktycznie żyjemy w natomiast świecie domniemań. Natomiast no, jakby chyba możemy mieć taką pewność, że chodzi o miliony, prawda? Więc to nie jest takie bagatelne. To nie jest A coś czy takiego, wiemy, że. ile dzieci znajduje się pod opieką chociażby tych szkół Wspólnoty Polskiej czy szkół ORPEG-u, czyli ośrodka tego języka polskiego za granicą, edukacji dzieci polskich za granicą, które znajduje się pod opieką Ministerstwa Edukacji? Czy są takie liczby? Czy to się daje To znaczy, wydaje mi zobaczyć? się, że są, natomiast ja ich dzisiaj nie mam. No to są różne jakby też takie statystyki czasem podawane. One oczywiście się zmieniają z każdym rokiem. Wiem, że ten okres covidowy był w niektórych krajach taką przyczynką, prawda, dla wielu osób do przerwania nauki w takich szkołach na przykład, bo jestem w stałym kontakcie z wieloma szkołami niepolonijnymi i często właśnie nauczyciele mi mówią, że jest spadek zapisów, bo na przykład no, tego roku we wrześniu na przykład było 10% mniej czy 20 czasem procent mniej, prawda? Natomiast wiemy, że to jest tylko jakiś ułamek tych dzieci. Mówi się czasem o 10% dzieci polskiego pochodzenia, które się kształcą W tym w tym systemie systemie. w ogóle. A dlaczego to jest takie ważne? No bo tutaj wchodzimy jakby właśnie w tą psychologię rozwoju czy neuronauki, że to dzieci. A nie na przykład, że dlaczego system dla dorosłych tak czy siak byłby mniej wydajny?
Gdybyśmy nawet stworzyli taki Instytut Mickiewicza Tak, i poszli w lud, wydali na to dużo pieniędzy i poszli w świat. Jak jest się dorosłym, to wiele rzeczy jeszcze jest możliwych, ale oczywiście tutaj użyjemy pięknego przysłowia polskiego, czym skorupka za młodu nasiąknie, prawda? No po prostu jest łatwiej. Jest łatwiej wprowadzić ten drugi, czy nawet trzeci dodatkowy system językowy, jeżeli jest to od urodzenia, a nawet ja mówię często, że dwujęzyczność zaczyna się jeszcze przed urodzeniem. Tak, w życiu płodowym się zaczyna. To jest fakt. Nie matki, prawda? Bo to dziecko już słyszy, a ja mówię jeszcze czasem, że zaczyna się jeszcze nawet przed poczęciem. Tak, bo rodzice sobie ustalają, tak, powinni tą decyzję podjąć, dokładnie, zanim to dziecko w ogóle jest w planach, żeby potem nie było napięć, żeby je łatwiej minimalizować. Ja tu mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, ale mam to szczęście, że mój mąż jest psychologiem rozwoju i znał te benefity, te dobra, które płyną z tego, że dziecko będzie dwujęzyczne, wszystko jedno, jaki będzie ten drugi język. O czym zresztą pewnie niebawem porozmawiamy, tak? Dokładnie. Tak. Jest o wiele łatwiej jednak z jednej strony naszemu mózgowi, prawda, przystosować się do takiego wyzwania, jakim jest dwujęzyczność, bo jest to jakieś wyzwanie. Jest łatwiej, jeżeli chodzi o aparat artykulacyjny. Znaczy, ja chciałam powiedzieć, bo to mi przypomina się taka anegdota, to co pani mówi jest bardzo fajne, że jest to wyzwanie. Kiedyś pewien człowiek powiedział, że nauczyć się po chińsku jest bardzo trudno, a ktoś drugi powiedział, no jak, no miliard ludzi mówi po chińsku, a tym już jest się ciężko po chińsku nauczyć, tak? Czyli 1/6 ludzkości mówi po chińsku, a ty mówisz, że to jest trudny język. Jakby był trudny, to by mniej ludzi nim mówiło. Jest to pewien żart, ale on tu obrazuje coś, co myślę próbuje też pani powiedzieć, że jak się właśnie wcześniej zacznie, to choć to jest wyzwanie. To jest zawsze wyzwanie. Dwujęzyczność. Z moich takich obserwacji już prawie 20-letnich wynika, że to wcale nie przychodzi tak sobie samo, nie? Najczęściej. Mimo, że jeżeli kontekst jest taki sprzyjający, to jest łatwiej, prawda? I im wcześniej się zaczyna, tym jest łatwiej. Tutaj mówiłam o artykulacji, prawda? Mówiłam o jakichś takich procesach poznawczych. Też na pewno kwestie tożsamościowe, prawda? Tutaj są też ważne, że jeżeli jest dostęp do języka mówionego i pisanego, to też łatwiej, prawda? Mogę się odnaleźć w kulturze, łatwiej mogę ją poznawać, eksplorować i odpowiedzieć sobie na to pytanie, no właśnie, skąd ja pochodzę, kim jestem i tak dalej, prawda? Więc to jest jakby taka złożona kwestia, ale im ona jakby wcześniej jest tutaj dziecku przekazana, tym ona jakby staje się częścią jego. Ale tutaj pani mówi o takich wyzwaniach psychologicznych, a ja tylko chciałam jakby naszym słuchaczom uświadomić, że istnieje takie niedawne badanie z Uniwersytetu Nowojorskiego, które zajmuje się nie tą kwestią psychiczną, w ogóle ją odsuwa, nie ma tej wielokulturowości i tak dalej. Natomiast pokazuje, że z samego punktu widzenia uczę się języka lub uczę się od dzieciństwa, wzrastam w jednym języku lub wzrastam w dwóch językach, to dla mózgu jako takiego różnicy wielkiej nie ma. Ono nie uruchamia żadnych dodatkowych sieci, ono nie ma jakiegoś osobnego miejsca, ośrodka, czy z tych badań wynika, jeśli ja je dobrze rozumiem, że dwa języki, które nie należą do tej samej grupy językowej, koreański i angielski, są odległe od siebie tak daleko, jak tylko można, badane w sytuacji mowy i pisma u ludzi dorosłych, choć młodych, dwujęzycznych, czyli zdefiniowanych jako osoby radzące sobie równie sprawnie, czyli wzrosłe w obydwu językach, no, które od dzieciństwa mówiły tymi językami i pisały w nich, czyli, bo tam była część informacji podawana w formie pisma. Na pismo koreańskie jednak różni się od angielskiego pisma, tak? To jest inny alfabet, że te osoby nie uruchamiają żadnych, nic się im tam więcej w fMRI nie świeci. Świeci im się to, co im się świeci, kiedy mówią jednym językiem. No, tak to ujmijmy potocznie, tak? Czyli te same miejsca w mózgu, te same sieci neuronowe są aktywne.
Tak, to jest to samo miejsce. Były badania, które były przeprowadzone kilka lat temu, które wskazywały, że faktycznie to jest to samo miejsce, ale ta sfera jest troszeczkę większa u osób dwujęzycznych, Czy które im się rozrasta organ, przepraszam za organ wyrażenie, zachowania. taki tak, organ używany ulega No, coś w tym jest, prawda? I tutaj wzmocnieniu. jakby no, dochodzimy do tych beneficjów, bo beneficjów jest, prawda, bardzo dużo. Natomiast jak mówiłam o wyzwaniu, nie mówiłam o obciążeniu, prawda? A, Jak no mówiłam widzi pani doktor, bardzo dobrze, to trzeba ludziom wytłumaczyć. Wyzwanie to nie znaczy obciążenie. Wyzwanie to jest pewien rodzaj problemu, ale nie znaczy, że to jest pewien rodzaj dramatu, tak? Nie. I to jest chyba bardzo ważne, żeby to powiedzieć, prawda? Że dwujęzyczność Bardzo. jest problemem. Ja bym to nawet chciała podkreślić 3 razy i jeszcze raz to powtórzę. Dwujęzyczność sama w sobie nie jest problemem. Może być naprawdę bardzo dużym zasobem dla człowieka na całe życie, pod każdym względem i poznawczym, ale też emocjonalnym, relacyjnym, tożsamościowym. Natomiast jest to wyzwanie. Ponieważ z tego względu, prawda, że na przykład często mówimy o dwujęzyczności w stosunku do osób, które mieszkają na emigracji częściowo, prawda, nie wracają do swojego kraju, tam gdzie ten język jest na co dzień, trzeba dostarczyć, jeżeli mówimy o dziecku na przykład tutaj, musimy dostarczyć dziecku takich sytuacji językowych, w których ten język może rozwijać i to dostarczanie sytuacji językowych wcale nie jest takie łatwe, prawda? Jak mieszkamy z daleka od innych Polaków, jak babcia z dziadem są daleko, jak koledzy, rodzina, kuzyni, szkoła polska na przykład, prawda? Nie ma jej w naszym mieście. I tutaj taki rodzic, i tutaj to jest wyzwanie dla rodzica głównie, musi się nieźle nagłowić, jak takich sytuacji językowych dziecku przysporzyć, bo badania wykazały, żeby dwujęzyczność była w miarę wyrównana, i zaraz wrócę do tego, to takich sytuacji językowych, gdzie czynnie dziecko używa drugiego języka, musi być, no tak powiedzmy, pomiędzy 20 a 30% dziennie, prawda, ze wszystkich innych sytuacji komunikacyjnych. Więc proszę sobie wyobrazić, na przykład takie dziecko, które idzie na 8 godzin do szkoły, wraca do domu, wszystko dzieje się na przykład w języku angielskim czy w języku francuskim, prawda? Edukacja. Rodzic wraca do domu, no zapewne też po pracy zmęczony, i tutaj nagle trzeba wykrzesać te 2 albo 3 godziny sytuacji komunikacyjnej. To nie znaczy, że my jesteśmy, prawda, obok siebie, tylko że my aktywnie rozmawiamy, bawimy się w tym języku. Możemy nawet czasem też oczywiście oglądać bajkę czy jakiś film, ale to jest właśnie aktywne oglądanie, czyli na przykład Z rozmową, z tłumaczeniem, z rozmową, poznawaniem z nowych tłumaczeniem, słów. z dyskusją naciskam, prawda, na to, żeby to, bo to bierne oglądanie jakby tutaj nie polepsza dwujęzyczności i absolutnie ekrany w dużej mierze nie polepszają, to chcę powiedzieć też w jasny sposób, ponieważ to chodzi o aktywną sytuację komunikacyjną, czyli rozmowę, zabawę razem z dzieckiem. Także widać, jakie to może być wyzwanie w tym naszym takim szybko działającym społeczeństwie, prawda? Że musi być wszystko bardzo, bardzo intensywne i tak naprawdę mało jest w tym wszystkim relacji. A to Także. teraz mam taką ochotę zapytać panią właśnie o to, bo dotknęliśmy tych neuronauk, dotknęliśmy tego badania, czyli jest tak, że 1 miliard ludzi mówi po chińsku, 2/3 ludzkości jest dwujęzyczna, 1/3 Polaków mieszka za granicą. I dochodzimy do takiego punktu, gdzie właśnie pojawiają się jednak emocje, czyli bo ci ludzie tak są wyrwani nie tylko z językowego kontekstu. I teraz, czy dwujęzyczność sama w sobie, nie pytam, czy migracje, w tym emigracje zarobkowe, polityczne i tak dalej, tylko czy dwujęzyczność sama w sobie, gdyby się ją tak dało wyoperować z człowieka. Pewnie się nie da, ale gdyby ją tak wyoperować, czyli nie ma innych stresów, choćby stresów migracyjnych, jest zdrowa dla psychiki jako taka, czy na przykład może zaburzać samoidentyfikację. Czyli staje taki dwunastolatek, mówi dwoma językami, wychował się w dwukulturowym domu i nie wie, kim jest. No
dla psychiki, czyli rozumiem, że tutaj odchodzimy od tych Tak, aspektów na moment poznawczych, odejdźmy od tych prawda? aspektów Tylko neuronaukowych, mówię. bo ich też dotknęliśmy i widać, że no tutaj nauka się tym zajmuje, dlatego że to jest badanie języka po prostu. Język jest właściwy tylko ludziom i trzeba się tym zająć, bo to jest wieloaspektowe i działa w komunikacji. Ale pani jest specjalistką od emocji, teraz między innymi. Może faktycznie te emocje też na funkcje poznawcze, prawda, wpływają, nie? Dlatego nie wiem, czy pierwsza taka rzecz, nie wiem, czy się da w ogóle wyabstrahować dwujęzyczność z innych rzeczy, bo wszystko jest sprawą kontekstu w naszym życiu, prawda? Ale gdyby faktycznie, powiedzmy, dało się coś takiego wyabstrahować i jakbyśmy się chcieli zastanowić, co nam to robi, nie? Tak pod względem emocjonalnym, relacyjnym, tożsamościowym, to ja bym powiedziała może tak, że to nie jest kwestia tego, czy bycie dwujęzycznym jest zdrowe dla psychiki, tylko ja bym się zastanawiała bardziej na tym, czy w niektórych sytuacjach brak dwujęzyczności może być niezdrowy dla psychiki, Aha, prawda? czyli czy co będzie, gdy zrezygnujemy z tego? Czyli na razie nie pochylamy się nad tym dwunastolatkiem, który jakoś tam się musi dowiedzieć, kim jest w różnych aspektach swego życia, również w jakimś tam aspekcie, powiedzmy, narodowym, czemu nie, tak? Identyfikacji z konkretną społecznością i czy można się zidentyfikować z obiema, tak? Silnie, bo to jest duże To znaczy, pytanie. No. W tym paradoksie, który jakby tutaj, prawda, albo w odwróceniu w ogóle tej tezy pani, prawda, którą uczyniłam, ja myślę, że jak najbardziej że jak najbardziej się tutaj pochylimy nad tym nastolatkiem. Z tego względu, że są pewne momenty, kiedy właśnie, tak już słyszałam, prawda, i też było, że przez wiele lat to były takie pewne mity, które funkcjonowały w społeczeństwie, że z dwujęzyczności trzeba zrezygnować ze względu na to, że ona jest na przykład powodem właśnie różnych trudności czy zaburzeń. Tak, tak. Och, ileż tego jest. Jeszcze o tych mitach to w ogóle osobno, bo tego jest, to jest taka nauka, w której pseudonauki jest więcej niż nauki. I to lekarze bardzo często, ludzie teoretycznie przygotowani, żeby dbać o nas, są pełni takich niestety starych klisz, bym powiedziała. Także do tego to trzeba będzie w ogóle jeszcze osobno wrócić. Ale faktycznie była taka ocena, że to jest niezdrowe, że dzieci sobie po prostu, że to prowadzi do pewnych zaburzeń. Tak, i poznawczych, i emocjonalnych, ale te poznawcze uważano, że nawet są jeszcze bardziej widoczne. I tutaj no, drugi raz muszę zabrać tak stanowczo, prawda, głos, mówiąc o tym, że dwujęzyczność nie prowadzi do zaburzeń. I nawet jeszcze raz to powtórzyć. Dwujęzyczność nie prowadzi do zaburzeń, wręcz przeciwnie, może być takim elementem bardzo rozwijającym, jeżeli jest w miarę wyrównana. Czyli jeżeli no to tymi dwoma językami posługujemy się na co dzień i znamy też je dość dobrze w mowie i w piśmie. Czyli czytać, prawda, mamy dostęp wtedy do tych dwóch lub więcej, bo cały czas jak mówimy o dwujęzyczności, może umówmy się, mówimy też o wielojęzyczności, prawda, wielokulturowości, więc tylko łatwiej nam będzie mówić za każdym razem prawdopodobnie dwujęzyczność. Więc mamy na co dzień dostęp właśnie do dwóch kodów kulturowych, do dwóch kultur, do dwóch różnych sposobów myślenia i tak dalej, i tak dalej. I wtedy właśnie mamy te korzyści, które najbardziej się pojawiają pod względem poznawczym. Natomiast jeżeli ta dwujęzyczność nie jest taka wyrównana za bardzo, to te korzyści jednak nie są za bardzo obserwowane. Ale też nie jest tak, że to dziecko funkcjonuje nagle gorzej niż inni jednojęzyczni rówieśnicy. Tak? To jest bardzo ważne, żeby wiedzieć, że faktycznie ta dwujęzyczność musi być w miarę dobrze rozwinięta. Ale co to znaczy? I tutaj bym jednak wróciła do tej definicji, bo może ktoś jak nas słucha, to się zastanawia w ogóle, co to jest ta dwujęzyczność, bo często też, tutaj też było to związane z pewnym jakimś fałszywym przekonaniem, bo gdzieś w latach 30. jeden
jeden tam z naukowców, który nazywał się Bloomfield, powiedział, że dwujęzyczność jest to równorzędna i identyczna znajomość dwóch języków. I przez wiele lat tak uważano, jeżeli ktoś no naprawdę nie znał identycznie dwóch języków, to był zupełnie uważany jako osoba niedwujęzyczna, ale w pewnym momencie sobie zdano sprawę, że no faktycznie ta identyczna znajomość dwóch języków jest niemożliwa. I tutaj taki dość duży udział miał profesor François Grosjean, który no jest wspaniałym lingwistą, psycholingwistą, który się pochylał w ogóle i pochyla nadal nad sytuacją dwujęzyczności, który mówi, że on mówi, a później też wielu innych naukowców, że tak naprawdę identyczna, idealna dwujęzyczność po prostu nie istnieje, bo musielibyśmy przeżywać wszystkie sytuacje poznawcze i społeczne równocześnie w dwóch językach. Czyli na przykład, prawda, znamy jakieś danie kulinarne z jednego kraju albo słownik w jakimś jednym języku i musielibyśmy automatycznie wszystko to przeżyć, zjeść czy poznać w innym i to jest oczywiście niemożliwe. Myślę, że to jest w miarę jasna sytuacja dla nas. François Grosjean mówi, że dwujęzyczność jest codziennym posługiwaniem się dwoma językami, czyli to już, prawda, widzimy, że ta rozumienie dwujęzyczności jest inne. Jeżeli na co dzień posługuję się dwoma językami, jestem osobą dwujęzyczną. Ja miałam taką swoją osobistą, prywatną, bo nie znałam żadnej innej definicji. Jak zaczęłam mieć sny po angielsku, to uznałam, że zasadniczo mówię tym językiem. Natomiast, bo pani jednak... Podobnie pisała Ewa Hoffman. Nie wiem, czy jest pani znajoma ta książka, ale bardzo panią i państwa zachęcam do przeczytania Lost in Translation, czyli no zagubione w przekładzie, później przetłumaczone na język polski, w którym Ewa Hoffman, jako nastolatka wyjeżdżająca z Polski w latach 60. na emigrację ze swoją rodziną do Stanów Zjednoczonych, właśnie przeżywa coś takiego i później to opisuje w przepiękny, przepiękny sposób. Oryginał jest po angielsku, ale jest bardzo dobrze przetłumaczony na język polski. Opisuje właśnie to, jak przebiegała jej ta emigracja, adaptacja i właśnie pisze o snach. Znaczy ja tu bym jeszcze tylko dodała do tej pani definicji współczesnego psycholingwisty czy neurolingwisty, bo tutaj już są właśnie takie różne specjalności naukowe, powstają osób, które zajmują się zagadnieniami języka od tych dwóch stron, powiedzmy biologicznej, sfery somy i sfery psyche, że w tym badaniu, o którym wspominałam, koreańsko-angielskich dwujęzycznych osób, interesujące było też to, że zadanie, które przed nimi postawiono, wymagało czegoś, co jest bardzo fascynujące, jak się idzie ze swoim dwujęzycznym dzieckiem na plac zabaw w kraju zamieszkania albo na jakąś imprezę, gdzie są różni ludzie, tak? Na ogół ludzie z tego kraju zamieszkania, gdzie mianowicie to dziecko jest absolutnie w stanie, i to zgłaszają wszystkie matki dwujęzycznych dzieci, gdzie ta dwujęzyczność jest mocna, zgłaszają to jako istniejący fenomen, że mianowicie to dziecko potrafi jedno zdanie, znaczy tutaj troszkę szpilkę wkładam w tą definicję i pokazuję, że ta niemiecka nie była taka zupełnie, nie jest niespełnialna, przynajmniej w pewnym zakresie, że to dziecko połowę zdania, zwracając się oczami do mamy, mówi w jej języku, a potem drugą połowę tego zdania, zwracając się oczami do taty, na przykład gdy chce zapytać, czy może się pójść pobawić z kolegą, z Dzisiem, Rysiem lub w ogóle wyjść, albo czy możemy stąd już pójść, tak? Jeśli dostanie jest wystarczająco długie i dziecko wie, że musi uzyskać pozwolenie od obojga rodziców, oni są obok i nie da się tu niczego zmanipulować pod tytułem, a mama powiedziała, że mogę pójść to, co ty powiesz, tak? Tylko trzeba to zrobić otwarcie. No to ono to jedno zdanie autentycznie, płynnie rozbije w swoim mózgu na dwie gramatycznie poprawne połowy. Tak, tak. No i tutaj mamy do czynienia, prawda, z tym zjawiskiem przełączania kodów, code switching, gdzie po prostu, które jest bardzo częste, u osób dwujęzycznych, u dzieci bardzo naturalne i może nawet wystąpić w stosunku do osób, które no, nie będą rozumiały części zdania i to też jest tam powiedzmy do któregoś roku, często piątego, szóstego naturalne, natomiast później jest bardzo częste właśnie u osób dwujęzycznych, które się spotykają, dorosłych, i które sobie mogą też, prawda, przełączać te kody bez żadnego problemu. I faktycznie widać tutaj, jaka ogromna jest plastyczność mózgu,
jak ten mózg jest wyćwiczony, nie? I jak to później może też być właśnie taką korzyścią do nauki innych języków i do wielu innych zachowań, czy kreatywnych, czy pamięci. Bo to są rzeczy badane przez psychologię, prawda? Jakie właśnie te dodatkowe moce, że się tak wyrażę, tak? Dodatkowe moce mają dzieci dwu- czy wielojęzyczne, gdzie jest zbadane, że będzie im się łatwiej nauczyć kolejnego języka, choćby nawet z innych grup językowych, czyli to nie jest kwestia, że już znam jeden indoeuropejski, drugi indoeuropejski, to mi fajniej pójdzie trzeci indoeuropejski. Być może język chiński też pójdzie łatwiej niż innym osobom, które mówią tylko jednym językiem. Tak. I tak dalej, i tak dalej. To są zbadane rzeczy, prawda? To nie jest tak, że my tu w świecie domniemań się obracamy. Nie, nie, to nie są tylko obserwacje, prawda, laików, ale to są też obserwacje specjalistów i to jest udokumentowane faktycznie. Tutaj ten przykład, który pani podała, wiedza metajęzykowa jest dość znaczna, rozwija się szybciej. Dzieci dwujęzyczne bardzo często, jak tylko już zaczynają mówić, są w stanie rozdzielić i zidentyfikować języki. Ja pamiętam nawet moich synów, prawda, którym też towarzyszę w dwujęzyczności, których obserwowałam. No, mówili praktycznie pierwsze słowa i już jak tylko się nauczyli mówić tam francuski, polski, français, polonais, to mówili na przykład, sami mi jakby identyfikowali słowo, które powiedzieli i zaraz mówili, to jest polski, nie? C'est français, mówili na przykład, prawda? No, nie mając jeszcze 2 lat. Natomiast oczywiście u starszych dzieci, które nie miały kontaktu na przykład z innymi językami, to wiedza metajęzykowa rozwija się o wiele później. Co to znaczy w ogóle wiedza mnie ta zdolność, prawda? I wiedza metajęzykowa, to znaczy, że umiemy nie tylko posługiwać się językiem, ale myśleć o języku. I tutaj na tym przykładzie tych maluszków można było widzieć, że on już wiedział, że, prawda? Nazwać, w którym języku to wypowiedział i bardzo się z tego cieszył i chciał to komunikować całemu światu. I właśnie to, że umiemy nie tylko mówić w języku, ale myśleć o języku, czyli mamy taki poziom meta, sprawia, że możemy później otworzyć się też na inne języki, nawet z innych systemów językowych. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, i myślę, że to jest niebagatelne, i tutaj wracamy do emocji, do relacji, że drugi język zachęca nas, otwiera nas na inny świat, prawda? Na inne rozumienie świata, inne definiowanie, inne spostrzeganie. I jest jakaś taka ogromna otwartość, która dla mnie łączy się z dwujęzycznością i dwukulturowością, oczywiście taką w miarę wyrównaną i dobrze przeżytą. I właśnie ta otwartość sprawia, że to, co inne, nie wydaje się jako niebezpieczne, jako takie, przed czymś musimy się chronić, tylko jest bardziej ciekawe, jest do odkrycia. I to sprawia, że będziemy szli w tym kierunku i patrzyli, w jaki sposób my możemy to zrozumieć, poznać, nauczyć się. I nauczyć się właśnie języka, innego języka, innej kultury. To jest taki trochę styl życia, nie? To jest taki sposób funkcjonowania, w którym inność jest oswojona. I te zdolności takie właśnie adaptacyjne, przystosowawcze, ta otwartość też jest cechą, które są bardzo cenione u osób dwu- albo wielojęzycznych. I jest to coś bardzo ważnego też w budowaniu własnej tożsamości. Wracamy do tego nastolatka, którego opuściliśmy. Tak, którego opuściliśmy. Nastoletniego, który poszukuje siebie. I tutaj no, to jest kwestia bardzo ważna. Ta odpowiedź na pytanie, kim jestem, to jest, ja bym powiedziała, że to jest jedna z podstawowych kwestii. I język tutaj jest narzędziem. Jakoś tak zawsze mi się wydawało, że to się tak przenika, prawda? Emocje, relacje i język. Ale często dla mnie język jest narzędziem dla budowania relacji, dla emocji i też w tym odpowiadaniu sobie na to pytanie tożsamościowe, bardzo ważne, kim jestem. To pytanie, ono jest uniwersalne, ono występuje u wszystkich osób jednojęzycznych także. Ale faktycznie w tym kontekście dwukulturowym, wielokulturowym, ono może jakby wybrzmieć tutaj jeszcze mocniej. I nie tak, nie dalej niż 2 dni temu nawet zostałam poproszona tutaj przez
jedną szkołę w regionie paryskim, żeby zorganizować taki wykład dla rodziców i znaczy, ja zostałam zaproszona, prawda, na poprowadzenie tego wykładu i warsztatów dla dzieci i dla rodziców właśnie na ten temat. Kim jestem? Dokładnie taki był tytuł. Ponieważ zdajemy sobie sprawę, że jest to jedno z podstawowych pytań i język będzie tutaj narzędziem. Dlatego dobrze, żebyśmy się skupili na przekazywaniu języka, ponieważ on pomoże na odpowiedź na to pytanie, ale też, żebyśmy poszli krok dalej, że to nie tylko o język chodzi. I tutaj jest właśnie ten związek z dwujęzyczności, dwukulturowością, któremu nie można zaprzeczyć. Nie chodzi tylko o język, ale chodzi o te wszystkie pytania takie ważne, o tożsamość, ale też o emigrację, o mój wyjazd, prawda, z Polski. Jak sobie zdaję z tym radę, co przekazuję jako informację taką świadomą lub nieświadomą moim dzieciom. I o kraju pochodzenia i o tym kraju, w którym jestem, bo to jest... Dokładnie, dokładnie, ponieważ tego też znowu nie da się rozdzielić. Budowanie dwukulturowości to jest dwie kultury, prawda, czy tam wiele kultur, dwie kultury i to nie może być tak, że jedną potraktujemy tutaj po macoszemu, bo czasem się tak zdarza, że chcemy tak bardzo przekazać język polski i to jest bardzo ważne, ja o to jakby dbam i wspieram i rodziny, i nauczycieli, prawda, i dzieci dwujęzyczne od wielu lat właśnie w tym, żeby ten polski został utrzymany, ale czasem jest tak, że tak bardzo chcemy przekazać język polski, że trochę zapominamy, że ta kultura otoczenia, która jest równocześnie kulturą odniesienia dla mojego dziecka, jest kulturą edukacji dla niego, kulturą szkoły, kulturą rówieśników, że ona istnieje i jest ważna. I to jest coś niesamowicie ważnego, że możemy taką z jednej strony dwujęzyczność wyrównaną, ale też tożsamość taką zintegrowaną w sobie wytworzyć, to musimy mieć dostęp do dwóch kultur, dwóch kodów, dwóch języków i każdy z nich musi być poszanowany. Z tego względu, że jeżeli my na przykład małemu dziecku przekażemy taką wiadomość, że na przykład, weźmy tą sytuację polsko-francuską, że język tylko język polski, tylko wszystko to, co polskie jest dobre, ale to, co jest francuskie, jest niefajne, B, nie? To później w pewnym momencie będziemy jakby, niestety możliwe, że będziemy zbierać tego owoce w takiej postaci, że on się dowie, że to dziecko się dowie, że zawsze trzeba wybrać, że to nie może być tak, że dwie rzeczywistości są ważne, tylko że jedna jest dobra, a druga niedobra. I często w wieku nastoletnim, z moich obserwacji, to wygląda tak, że jako, że muszę wybrać, a moi rówieśnicy, nie, zajmują się językiem francuskim i moja na przykład dziewczyna, w której się zakochałem, nie, jest francuską, no to jeżeli już muszę wybrać, a wiem, że ta grupa rówieśnicza w wieku nastoletnim i młodym takim dorosłym, wczesnym dorosłym jest najważniejsza, to jeżeli już muszę wybrać, to ja wybiorę właśnie tą drugą grupę, z którą ja się utożsamiam jako młody człowiek, czyli francuski. I tu jest bardzo taka ważna rzecz, że przez to, że chcieliśmy tak bardzo przekazać, tak naprawdę tracimy, nie? Mhm. Nie wiem, czy to jest jasne, ale zależy mi na tym, żeby właśnie zachęcać rodziców do tego, żeby dbać, przekazywać język polski, przekazywać korzenie, ale też dbać o te gałęzie, o te konary, które się będą rozwijać ku niebu i też otwierać właśnie na tą drugą kulturę, na język. Zachęcam bardzo rodziców żeby też uczyli się tego drugiego języka, czyli no, jeżeli się mieszka, prawda, w takim kraju innym, czy w Anglii, no to angielskiego, we Francji francuskiego, we Włoszech włoskiego i tak dalej, z tego względu, że w pewnym momencie ten język stanie się dla dzieci językiem bardzo ważnym. Jeżeli chcemy mieć też dostęp do ich świata, to dobrze, żeśmy mieli też dostęp do tej drugiej części ich, nie? Mhm. I też, i to już jest taka skrajna sytuacja, byłam wiele razy świadkiem takiego zjawiska, które nazywa się parentyfikacją, kiedy to dzieci stają się rodzicami dla swoich rodziców.
rodzice wchodzą w rolę dzieci. I znajomych jest mi bardzo dużo takich sytuacji, kiedy to właśnie dzieci wchodzą w rolę rodziców i udają się do urzędów, piszą pisma, tłumaczą w czasie spotkań takich lekarskich, gdzie w zasadzie to nie jest rola dziecka, prawda? Żeby właśnie no, było takim tłumaczem, na przykład szczególnie, no, wyobraźmy sobie na przykład spotkanie u jakiegoś specjalisty, kiedy rodzic musi rozmawiać o jakichś intymnych rzeczach związanych z jego ciałem, czy z jakimiś innymi sytuacjami. I właśnie to odwrócenie ról, no ono czasem się odbywa z tego względu, że, no, że brakuje języka, że brakuje zrozumienia. I takie dziecko staje się dorosłe bardzo wcześnie, trochę brakuje mu dzieciństwa. No i tutaj mamy całe zjawisko parentyfikacji, które dość jest złożone i z wszystkimi takimi trudami później związanymi z tym delegowaniem do tej roli rodzica dla dziecka, no ale też trudność dla rodzica w tym, żeby zbudować taką relację wspierającą, rozumiejącą. I też, żeby zbudować siebie w tym nowym otoczeniu, bo to jest bardzo ważne. W jakiś sposób też chodzi chyba o to, żeby sobie odpowiedzieć na nowo na to pytanie, kim jestem w tym innym kraju, w innej sytuacji społecznej, przy innych też wyzwaniach. Wyzwania są zawsze, nawet jak zostajemy w naszym kraju, to są wyzwania. Ale na emigracji są jeszcze troszeczkę inne wyzwania. Dlatego no, to pytanie, kim jestem, ono jest niesamowite, ono jest pełne wyzwań, ono jest też przepiękne. Trzeba wiedzieć, czy to jest droga, że to jest taki koncept dynamiczny, że odpowiedź na to pytanie, ono no, ewoluuje, regularnie się zmienia. I też chyba tak sobie myślę, że warto jest się temu przejrzeć, ale tak z taką łagodnością dla siebie. Nie z takim biczem gdzieś z tyłu, ja już muszę znaleźć odpowiedź, prawda? Ale z taką empatią do siebie samego, dać sobie też czas, żeby dobrze odpowiedzieć na to pytanie, żeby to było takie wspierające dla nas. Pani Faustyna, tutaj mi jeszcze przychodzi do głowy panią w tym momencie właśnie zapytać o to, ponieważ inna jest oczywiście sytuacja obojga rodziców jednego języka, którzy pojawiają się ze względu na dowolne sytuacje życiowe w kraju innego języka i sytuacja tego dziecka, w zależności też od jego wieku, czy ono już jest skolaryzowane, czy nie jest skolaryzowane i tak dalej, i tak dalej. Więc to są bardzo złożone rzeczy. Natomiast inną jest sytuacja, gdzie jeden rodzic mówi jednym językiem, drugi drugim. To jest też kwestia, której rodzic de facto dominuje i w kontaktach z dzieckiem, i w życiu małżeńskim, czy tam rodzinnym, tak? Bo to od tego też może dużo zależeć, ale jakbyśmy nie patrzyli na tę sytuację, to wokół właśnie opracowywanych naukowo i terapeutycznie skomplikowanych tematów, gdzie no właśnie psycholodzy rozwoju, neurolingwiści, psycholingwiści i w ogóle jeszcze mnóstwo innych specjalistów się pochyla, jest mnóstwo pseudonauki i ona jest też szerzona czasami przez osoby, którym się przyglądamy, bo to są na przykład celebryci polscy żyjący w Hollywood, czy tam dowolnie, tak? I można się dowiedzieć z takich ust, a Pudelek czy inne tego typu źródło informacji to zaraz przyłoży tubę do tego i nagłośni, że ach, nie będę mówić do dziecka po polsku, bo mu się wszystko pomiesza. I tak dalej, no tego typu myślenie. Ja już nie wspomnę o takich właśnie tam sytuacjach innych, zupełnie niezdrowych, wynikających z pewnych właśnie relacji rodzinnych i tak dalej, gdzie ta matka lub ojciec wstydzą się kraju pochodzenia, no różne takie rzeczy. Gdybyśmy nawet tylko spojrzeli na to z punktu widzenia, że istnieje jakaś nauka, która mówi, jest neurorozwój, to się daje udokumentować, jest udokumentowane, jest rozwój intelektualny, tutaj bywają, na ile to IQ mierzy cokolwiek, to jest na osobną rozmowę, ale bywają pomiary związane z efektywnością w skolaryzacji i tak dalej, z osiągniętymi szczeblami edukacji i tak dalej, bo to jest mierzalne, prawda, gdzie te dzieci wędrują i jaki jest ich los. I teraz skąd się tej pseudonauki, skąd się tych przekonań takich właśnie przeciwnych rozwojowi dwujęzyczności tyle wzięło? Jest bardzo dużo hipotez.
Chętnie o tym powiem, bo takim obaleniem mitów to się od kilku lat zajmuję i robię to na co dzień, prawda, w różnych środowiskach, także wśród specjalistów, to o czym pani mówi, że nie tylko celebryci, ale niestety niektórzy specjaliści też jakby dają się na to nabrać, prawda, bo to są takie przekonania, które są ugruntowane od lat i one wynikają z różnych rzeczy. Pierwsza z takich rzeczy to jest chyba brak właśnie znajomości informacji. Powiedzmy sobie szczerze, że zajęć na temat dwujęzyczności na studiach, na przykład, nawet na takich kierunkach specjalistycznych, jest mało. Zarówno w Polsce, we Francji także. Oczywiście są zespoły, które się tym zajmują i bardzo jestem wdzięczna za to. Jest i w Krakowie, i w Warszawie, prawda, pani profesor Hanan. Pani profesor Wodnicka i jest jeszcze, prawda, kilka osób, pani profesor Cieszyńska oczywiście. Jest bardzo dużo osób, które się tym zajmują i to jest bardzo, bardzo, bardzo ważne, ale cały czas jeszcze chyba niewystarczająco, że jak pójdziemy na taką obiektywnie jaką uczelnię pedagogiczną i się zapytamy, czy mają państwo zajęcia z dwujęzyczności, to będzie bardzo mało takich miejsc, prawda? To trzeba sobie wybrać na przykład na psycholingwistykę albo coś takiego. I podobnie jest we Francji, gdzie nawet na studiach właśnie logopedycznych, tutaj trochę inaczej się to nazywa, lotofonist, nie zawsze są zajęcia z dwujęzyczności, albo może są, jest to tylko wspomniane, a nie porządnie, że tak powiem, przerobione. Dlatego no, po prostu czy lekarzom, czy nawet psychologom brakuje informacji. Ich po prostu tego nie nauczono. Im nie przekazano tej informacji, że dwujęzyczność nie jest problemem samym sobie, natomiast że może tak być, prawda, że ta dwujęzyczność będzie maskować problemy. Bo zamiast pomóc jakiemuś dziecku z jakąś trudnością, to Z mówimy sobie, dysleksją chociażby. Zamiast a, pomóc dziecku z dysleksją, to mu tak. wyłączamy drugi język, zmuszamy rodziców do wyłączenia tego języka rodzinnego, bo tak jest prościej. Oczywiście to wcale wiele nie pomoże. To dziecko się wcale szybciej nie nauczy czytać i pisać. Wcale, a wcale. Tu się nic dobrego nie wydarzy, a jeśli dziecko miało dobre relacje z rodzicami i tak dalej, może to osłabić te relacje, więc to będzie jeszcze gorzej. Dziecko będzie się czuło ukarane. No różne rzeczy już tu widziałam Tak, to może być bardzo trudne, to może nawet do takiej bezdomności trochę kulturowej, językowej prowadzić, bo dziecko nie będzie mówić w tym języku pochodzenia, rodzice nie znają wystarczająco dobrze tam tego drugiego języka, czyli na przykład francuskiego, no, we Francji, więc też go nie przekażą i później ma jakby trudności w dwóch językach, ale faktycznie ta dwujęzyczność może maskować z tego względu, że idzie takie dziecko na przykład do przedszkola, jeszcze nie mówi, nikt się nie zastanowi, czy ono na przykład w języku rodziców mówi, w języku polskim na przykład, tylko mówią tak, nie mówi po francusku, to normalne jest dwujęzyczne i tak czekamy. I nie tak dawno konsultowałam dzieci 6-letnie no, z afazją rozwojową dość mocną, które powinny już taką no, wsparcie uzyskać w wieku 2-3 lat najpóźniej, a one w wieku 6 lat jeszcze czekały, kiedy ten język przyjdzie, bo przecież one były dwujęzyczne, więc to już jest taka dramatyczna dość sytuacja, Ale do ale ona takich się dramatów, przepraszam, doprowadzają bardzo często lekarze i nauczyciele, którzy właśnie taką informację przekazują. A, jest dwujęzyczny do 5 lat i nie będzie mówił, będzie okej. Okay. Tak? Nie trzeba, i kochani, chłopi. nie dawajmy się zwieść. Nauka mówi co innego. Teraz musimy zaufać nauce. Nauka mówi, że nie ma żadnych takich problemów. A jeśli dziecko jest dysleksyjne, to ono jest dysleksyjne w każdym z tych języków. I również w zapisie nutowym jest dysleksyjne. I wtedy, natomiast dobra informacja dla dwujęzycznych, jak włączamy trapie w jednym języku, to automatycznie pociąga drugi Pociąga w język. drugim, czyli jeśli zaczniemy pracować, bo tak jest nam łatwiej. Mi było tak łatwiej. Zaczęłam pracować z polskim To prawda. logopedą. Terapeutyzując zagrożenie dysleksją u mojego dziecka, to żadne objawy dalsze, czyli ta dysleksja w języku francuskim też nie występuje. Po prostu.
W momencie, kiedy sobie poradziliśmy, w momencie, kiedy po 2 latach ciężkiej pracy, w wieku lat 4, pani logopeda popatrzyła, no jeszcze mieliśmy parę literek, jeszcze nie mówił polskiego R, jeszcze szyczące, syczące nie wchodziły, ale ona mówi, ja już się o Tomka nie martwię, bo pewne procesy neurologiczne, one są związane z lewą półkulą bardzo często i tak dalej. Był tutaj u nas już taki tekst mój rozmowy z panią profesor Jagodą Cieszyńską o właśnie tych kwestiach związanych z dysleksją, ale o to właśnie chodzi, że jeśli damy radę, jeśli zaczniemy tą terapię i dobrze będzie poprowadzona przez specjalistę w jednym języku, to już do specjalisty w drugim języku nie będziemy musieli chodzić, chyba że właśnie, no właśnie, na przykład pojawi się polskie R, a francuskie się nie pojawi, no to polskie logopeda francuskiego R nie wywoła, jak to się mówi, tak? No to już w tej Tak, to są maleńkiej kwestie sprawie artykulacyjne, prawda? To są trzeba. kwestie artykulacyjne, natomiast no, to, co się dzieje w mózgu, jest jakby tutaj najważniejsze, jeżeli chodzi o dysleksję. Faktycznie, jak ten mózg jest wyćwiczony, prawda? Jakby można tak powiedzieć, no najprościej w jednym języku, to będzie wiedział, jak się przesiąść na przykład z jednego rowera na inny typ rowera, nie? Bo będzie mniej więcej wiedzieć, jak Czyli wydaje sobie. mi się, że te część tych pseudonauk, tych pseudonaukowych twierdzeń jest i z tego, że nauka się rozwija, no i pewne poglądy panują w pewnym momencie, a potem przestają, bo ktoś robi doświadczenia, czy gromadzone są nowe obserwacje, powstają nowe teorie, tak w psychologii to jest. Z drugiej strony, no jest to, o czym pani mówiła, że jest niedoinformowanie, czyli pojawiają się te nowe wyniki badań, pojawiają się, no ale one nie przesiąkają do instytucji kształcących nauczycieli i lekarzy, a nawet gdyby mogły przesiąknąć, to te instytucje w tak zwanym ogólnym kształceniu tych specjalistów nie obejmują problemu dwujęzyczności jako takiego. Dopiero trzeba się specjalizować w czymś tam, żeby te zajęcia się pojawiły. No i po trzecie jest też tak, że dzieci dwujęzyczne, tak jak i jednojęzyczne, czasami sprawiają problemy rozwojowe, nazwijmy je w cudzysłowie, języczne. Więc skoro to jest to samo miejsce w mózgu, to czy to dziecko jest jedno czy dwujęzyczne, a jeśli jest zagrożone dysleksją, czy dyskalkulią, czy jeszcze czymś tam, no to ono będzie te objawy przejawiać i pewne trudności rozwojowe będzie mieć, i na to potem już, czy zastosujemy, czy wyłączymy ten drugi język, trzeci czy piąty, czy go nie wyłączymy, nie będzie miał żadnego znaczenia. Ale problemem tutaj faktycznie nie jest dwujęzyczność, tylko jakaś inna uroda, Inna, że tak, tak powiem. inny problem. Czasami jest to wręcz problem metaboliczny, fizjologiczny, alergiczny, czy jakiś dowolny, który tak się odbija na neurorozwoju tego dziecka, że po Wielu prostu czynników. tak, że zanim ten neurorozwój wejdzie na prawidłowe ścieżki, to trzeba się jeszcze tego, to trzeba, żeby na przykład to dziecko tego metabolicznego czy tego alergicznego problemu, no nie mówię nie miało, ale żeby przynajmniej był zaleczony, tak? I wtedy oto. Dlatego też znowu wracamy do tego, że większość rzeczy naprawdę trzeba widzieć w całym kontekście, prawda? Nie wyrywkowo, tylko jakby zobaczyć, jak na przykład dziecko faktycznie ma jakąś trudność, zobaczyć, co się dzieje pod względem poznawczym, ale też pod względem emocjonalnym. Rzadko, ale zdarzały mi się sytuacje, kiedy była blokada językowa pod względem poznawczym, wszystko szło dobrze. Zresztą to widzimy na przykład w mutyzmie wybiórczym. Pod względem poznawczym wszystko szło dobrze, ale była blokada emocjonalna, albo na przykład jakaś relacyjna, albo faktycznie też ciało jest czymś bardzo ważnym. I tutaj też można zobaczyć, jak to na przykład pod względem metabolizmu wygląda. Natomiast faktycznie to jest bardzo często ten takie fałszywe przekonanie, że dwujęzyczność może być powodem zaburzeń albo powodem opóźnienia rozwoju językowego, że to jest normalne, że zacznie mówić o wiele później. Może być tam przesunięcie 2-3 miesiące, ale już jeżeli jesteśmy ponad pół roku, jeżeli chodzi o te normy i widzimy, że dziecko tutaj troszeczkę ma opóźnienie, no to już szukajmy Prawdziwych pomocy. przyczyn, a nie i pomocy, a nie posiłkujmy się pseudonauką. Tak, co tam się dzieje i wspierać dziecko i rodziców, bo to jest dla rodziców też bardzo trudne doświadczenie najczęściej. Tutaj tak jeszcze może tylko na moment chciałabym wrócić do dlaczego w ogóle te fałszywe przekonania, bo dla mnie ten brak informacji i brak znajomości jest jakby jednym tylko z powodów. A takim powodem nawet głębszym, bo to też jest tak, prawda? Dlaczego my takich informacji na przykład nie szukamy? No bo nie mamy dostępu czasem, ale czasem boimy się może mieć pewne informacje, bo jest coś w nas, w osobach,
w ludziach, coś, co obserwujemy, i jest jakiś taki lęk przed innością, przed tym, co jest nie takie same jak my. I z tego lęku też może wynikać to, że nie będziemy się interesować tym, prawda? I że na przykład powiemy czasem też, nawet jeżeli już powinniśmy wiedzieć, jako specjaliści czy nauczyciele, że no, powiedzmy, dwujęzyczność jest okej. I powiemy na przykład wtedy takiemu rodzicowi, no nie, 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 to proszę tylko mówić po angielsku albo tylko po francusku do dziecka, proszę ten polski odstawić. Czasem się też tak może zdarzyć, jest to chyba wpisane w nas wszystkich, no, we wszystkich ludzi, ten lęk przed innością. Nie ja tylko o tym mówię, mówili o tym wielcy. Zapraszam tutaj do zapoznania się z dziełami Emanuela Levinasa na przykład i też no, filozofów dialogu, ale też psychologów. Natomiast właśnie myślę, że też między innymi z takiego lęku wynikały bardzo duże takie naciski, których można sobie poczytać, ale też o których można porozmawiać z osobami, które dzisiaj mają 40, 50, 60 lat. I faktycznie na przykład tutaj ja dobrze dość znam historię emigracji we Francji, bo się tym interesuję i też z tego szkole. I wiemy, że 50-60 lat temu, a nawet 40 jeszcze, był duży nacisk na asymilację. Mhm. Czyli na to, żeby wszystkie osoby, które przyjeżdżają z innych krajów, żeby stały się bardziej francuskie niż sami Francuzi, prawda? Mhm. Ale to nie tylko we Francji taka tendencja była. Myślę, że ona była w wielu też innych krajach, zresztą może mniej trochę znam historię innych krajów, ale też znam. I to była taka globalna troszeczkę tendencja, żeby ci, którzy przyjeżdżają, żeby się stali tacy jak członkowie tego państwa, tego kraju, czyli no, pierwsze narzędzie, język. Czyli tutaj nie można mówić w tym języku do swojego dziecka, nawet może to nie było zakazane jakoś oficjalnie, ale było na pewno bardzo chwalone, jeżeli się nie mówiło. I teraz spotykam osoby, które mają 40-50 lat i które bardzo, bardzo szukają swoich korzeni, które mówią na przykład, moja mama była Polką, mój tata był Portugalczykiem, nie znam ani słowa. I co się dzieje pięknego? Że te osoby w wieku dorosłym powracają. Powracają do kraju, znaczy no, oczywiście w takim sensie bardziej turystycznym i chociaż czasem też niektóre jadą tam pracować, jeżeli mają taką możliwość, na przykład nie wiem, firma ich może wysłać. Uczą się języka na nowo, biorą lekcje, niektóre nawet zaczynają opanowywać ten język w dość znacznym stopniu i wracają do tych korzeni. I proszę zobaczyć, jakie to jest ważne, jaka motywacja, ale też jaka radość, jaka ulga. I to jest piękne, jak słucham takich osób, że w zasadzie nigdy nie jest za późno. Jest trudniej, mówiliśmy o tym na początku, że łatwiej jest dziecku się nauczyć języka no, drugiego. Tam plastyczność neuronalna jest wyższa po prostu. Plastyczność i też aparatu artykulacyjnego, bo to, co często słyszę, to ludzie mówią, no ja znam ten język, ale mam akcent i tak dalej, prawda? Faktycznie dzieciom jest troszeczkę może łatwiej, aczkolwiek dzieci dwujęzyczne często mają akcenty i też tutaj nie ma co się tym za bardzo przejmować, bo to, co jest najważniejsze, to żeby utrzymać relacje. I żeby móc się komunikować, żeby móc czytać, żeby móc zrozumieć siebie, zrozumieć skąd się pochodzi, skąd taka na przykład mentalność, takie wartości, porozmawiać o tym z babcią, napisać do kuzyna, prawda? To, że mamy R nawet inaczej wymawiane, oczywiście, że to jest pięknie, jak nie ma w ogóle żadnej takiej jakby naleciałości, to też jest, prawda, takie na pewno duża praca za tym stoi, to jest piękne, ale nawet jeżeli będzie delikatny akcent, to myślę, że to jest ważne, żeby się tym nie zniechęcać, żeby jednak zawsze widzieć, że relacja jest ponad to. Jak się nam uda utrzymać relację, bo umiemy sobie o tym powiedzieć, umiemy sobie powiedzieć, prawda, że się kochamy, że jesteśmy dla siebie ważni i jeszcze sobie pogadać na ileś tam wartościowych tematów, to myślę, że już ten akcent jest mniej ważny, ale to jest ważne, żeby wiedzieć też, że tym dwujęzycznym można się też stać później, jako osoba dorosła i że czasem przez dwujęzyczność można powrócić do siebie. Właśnie. Dokładnie, odkryć siebie. Ale siebie. Też,
Tak, do swojego, prawda, do swojego wnętrza, rdzenia. No, to oczywiście tutaj mówimy o tym jądrze jakimś takim, jest tożsamość, to pytanie, kim jestem, jaki jestem, czego chcę, co jest dla mnie ważne i tak dalej. Pani Faustyno, rozmawiamy tutaj już godzinę, więc myślę, że to jest taki rozmiar, który nasi słuchacze na naukowo wiedzą, że tak to bywa. Myślę, że warto by było się kiedyś jeszcze spotkać raz, bo jest mnóstwo, mam nadzieję, pojawi się też pytań od osób, które mają po prostu na bieżąco, żyją tym, tak? Żyją dwujęzycznością swoich dzieci, czy swoich krewnych, czy swoich wnuków, bo to też jest chyba bardzo częsta sytuacja. I dlatego będę jeszcze pewnie pukała kiedyś do pani o takie życzliwe z nami porozmawianie, spokojne o tych tematach, wcale nie prostych. Dzisiaj już bardzo dziękuję. No i cóż, i dziękuję też wszystkim, którzy nas słuchali. Do następnego razu. Dziękuję bardzo Państwu.